Osoby bez dzieci trzeba przyjąć za prawie. Osoby bez dzieci trzeba przyjąć za prawie. No, może być tak. A to ja idę do pierwszej. Do trzeciej generacji. Dobra, ja będę. To jest niemożliwe. To jeszcze o jednego. A tu jeszcze na środku. Chwała wam, męcy światu monarchowie, chwała wam badacze gwiazd, znawcy proroc, chwała wam przede wszystkim za to, że wśród wielu gwiazd na niebie zauważyliście tę najważniejszą, betlejemską. Chwała wam za to, że poszliście za nią szukając Jezusa Mesjasza. Nadprze Melchiorze, Baltazarze, Ewangelista mówi o was, gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali, weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją, upadli na twarz i oddali mu pokłon, i otworzywszy ze skarby, ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirrę, a otrzymawszy roślinę nakaz, żeby nie wracali do Heroda,
inną drogą udamy się do swojej ojczyzny. Nie tylko inną drogą wrócili do swojej ojczyzny, ale także jako inni ludzie. Kacprze, Melchiorze, Baltazarze, patronowie naszej podróży, naszych poszukiwań Boga, uczcie ludzi szukać Boga. Uczcie nas składać Bogu dar wiary, nadziei i miłości. Gwarantujemy w orszaku żegluli pod hasłem pokój, radość, rodzina. Proszę, dziękuję, przepraszam. Kolędujmy. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i z rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Gdzie jest znowu narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na O, jak ładnie, brawo! Zobacz, jak ładnie idą muszelki. Siostra nam przyjęła. Co? Siostra nam przyjęła. Ma Daniel poszedł tam? No nie, nie ma. Gdzie? Krysi nie ma, Daniela nie ma. Thank you.
cud się rodzi na nas, odwodzi, anieli grają w ogóle. Pasterze śpiewają, bydle tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Maryja, Panna Dzieciątko piastuje. I Józef Święty, i Józef Święty, ono pielęgnuje. Orszak się zatrzymuje! Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają w kule. Pasterze śpiewają, bydle tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Dotarliśmy do pierwszej sceny, twór Herona. Scena została przygotowana przez gimnazjum. Bardzo prosimy firmy o dostarczenie mikrofonu sceny. Spokojnie, Orszak dochodzi cały do środka rynku. Dwa mikrofony do scenki i dwa dla osób prowadzących. Bardzo prosimy, jesteśmy gotowi. Uwaga, scena pierwsza. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus Jezus narodził się w Betlejem Judei, do panowania króla Herona. Od momentu ze spodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu Bogu. Skoro to usłyszał, król Herod przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: w Betlejem Judzkim, bo tak napisał prorok. A ty, Betlejem ziemi Judy, nie jesteś zgoła najbliższe spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. W tajemnicy Herodzy. Ej, pasterzu, ty już... Stwórcy świata,
czeka, by ukazać piękno życia każdego człowieka. W naszej rodzinie! Wody i ziemie, ptaki i drzewa, gwiazda na niebie, o Bogu śpiewa. Pokorę dziś głoszę, więc gdzie jest ta Boża dziecina? Bo tu niestety jej nie ma. Boże, zwróćmy uwagę, że ksiądz senior, ja na też wór, aha, przecież Boże księżykanie i siostrą też ten Boże. Prawdziwa jest zabawa, pełno jadła i napoje, po co dalsza ci wyprawa? Być wdzięcznym spróbuję? Spróbuję, dziękuję. Hej, monarcho, siadaj stoi, pięknie będzie ciebie gościć. Królów jadła pod ostatkiem. Pogorę dziś głoszę? Umiem powiedzieć. I cóż nam trzeba? Ruszajmy dalej szukać Króla Nieba. Z kolegą ruszamy dalej gwiazdą dotknąć do naszej siostry wielkoszowskiej. Pójdźmy wszyscy do postawieni do Jezusa. Na Ciebie, Króle Prorocy, czekali, a Tyś tej nocy nam się objawił, Tu zapraszamy do nas, Ojcze Stanisławie. Zaśpiewajmy jeszcze jedną kolędę, a w międzyczasie Ojciec do nas przybędzie. Poszli znaleźli dzieciątko w łobie, wszystkimi znaki danymi sobie, wielkiej radości. Z Apokalipsy świętego Jana. A 12 bram to 12 perł. Każda z bram była jednej perły. I rynek miasta to czyste złoto jak szkło przeczyste. A świątyni w nim nie dojrzały, bo jego świątynią jest Pan Bóg Wszechmogący oraz Baranek. I miastu trzeba słońca, nim się księżyca, by mu świecił. A my na ustach ze śpiewem podążamy prosto do stajenki. Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi, ciemna noc jasności, promienistej brodzi. Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują. Gloria, 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 in excelsis Deo. Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują. Gloria, 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 in excelsis Deo.
Kurde, o coś mi Jezus Chrystus uczył nas: błogosławcie sobie, a nie złorzeczcie. Czyńcie się szczęśliwymi. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu nie.